ty na przykład żałujesz, że wybrałaś dla siebie taki zawód? Bo jednak aktorstwo, cały ten show biznes i otoczka, no nie zawsze jest usłane różami. Może to nie jest tak, że żałuję, bo gdybym żałowała, to bym zmieniła ten zawód. Po prostu mogłabym robić wiele innych rzeczy, bo wiem, że mam predyspozycję, żeby móc robić inne rzeczy, ale jednak ten zawód bardzo kocham. Więc to jest taka dziwną mam relację ze swoim zawodem, bo on jest rzeczywiście trudny i nie jest satysfakcjonujący. Nie mam poczucia takiego spełnienia, ale też z drugiej strony, jak już są te role i te projekty trafiają na festiwale, dostaję nagrody, jestem na planie, to jest poczucie naprawdę wielkiego spełnienia. No właśnie, bo to spełnienie to czasami jest bardzo ciężko osiągnąć. Ty na przykład w jednym ze swoich wpisów na Instagramie, cofając się do wypadku, napisałaś, że być może on też przyczynił się do tego, że w tym złotym swoim okresie no nie mogłaś podjąć pewnych ról. To znaczy w ogóle w aktorstwie jest tak, że jest tak zwane momentum, prawda? To znaczy ktoś zrobi jakiś film, który jest popularny albo nagradzany, ma dobre recenzje i wtedy staje się osobą taką na liście, topową na liście castingowców, bo tak naprawdę to reżyserzy castingu, reżyserzy obsady decydują o tym i oni wyszukują aktorów, więc było parę takich momentów w moim życiu. Ten był takim najdłuższym i najboleśniejszym, bo był niezależny ode mnie, a drugi raz też jak urodziłam moją, znaczy właśnie jak byłam w ciąży i też parę ról odrzuciłam po prostu, żeby skupić się na ciąży i potem na dziecku też, bo rola na przykład przyszła jak moja córka miała niecałe 2 miesiące, wymagała ode mnie 18 dni zdjęciowych, a ja nie byłam gotowa, żeby się z nią rozstać, jak była tak malutka. A co było takim impulsem w momencie, kiedy dodawałaś ten post, no bo nie ukrywajmy, on dość szerokim echem odbił się w mediach, odniósł się do niego nawet Piotr Adamczyk i dodałaś go 10 lat po wypadku. Czy po pierwsze 10 lat to jest okrągła rocznica i no skutki odczuwam do dziś, zresztą wszystko chyba zawarłam w tym poście, co chciałam zawrzeć, to był post, który był emocjonalny i napisany naprawdę bez żadnych wykalkulowanej w ogóle jakiejkolwiek myśli. Po prostu przypomniałam sobie ten wypadek i pomyślałam sobie o tym, że się użeram z tą rehabilitacją regularnie. I mój problem polega na tym, że ja jestem też częściowo Włoszką, a Włosi mówią bez żadnych w ogóle oporów, bez żadnych, znaczy po prostu mówią co myślą. I mówią emocjonalnie. I ja czasami chyba mam poczucie, że ja rzeczywiście jestem taka otwarta bardzo, zamiast kalkulować pewne rzeczy. I to się obraca przeciwko mnie, ale z drugiej strony przynajmniej wiem, że jestem fair wobec siebie. Jasne. A czy ty na przykład jeszcze teraz masz czasami kontakt z Piotrem Adamczykiem, czy jedynie się za pośrednictwem Instagrama teraz skontaktowaliście? Znaczy nie ma żadnego kontaktu w ogóle. Okej. Gdybyś miała na przykład tak porównać to, jak robi się karierę w Stanach, a jak robi się w Polsce i jak tam traktowani są aktorzy, a jak tutaj, to jakie takie pierwsze różnice nasuwają ci się na myśl? Wiesz, ja dostaję to pytanie regularnie, ale naprawdę w sumie nie ma różnic, bo tak naprawdę wszystko zależy, każdy plan jest indywidualny i na każdym planie mogą być fajni ludzie, przyjaźni, profesjonalni, a mogą też się zdarzyć tacy, którzy są no wręcz przeciwnie. I to nie ma znaczenia tak naprawdę, czy to jest w Stanach, czy w Polsce. I Stany, niektóre plany w Stanach były oczywiście bardzo wysokobudżetowe, tak jak na przykład Luck Michaela Manna, gdzie były, no to była tak duża produkcja, że to można było rzeczywiście odczuć. Ale to nie sprawia, to nie daje różnicy w pracy. Dla mnie najważniejsze są ludzie, z którymi pracuję. Że są profesjonalni, że są w porządku, że nie tworzą toksycznego środowiska, więc póki tak jest, to jest dla mnie najważniejsze. Ty stawiasz teraz na tą karierę w Stanach? Nie. Nie, ja stawiam na macierzyństwo, naprawdę. Moja kariera po prostu jest też moim zawodem, a ja chcę moją córkę, znaczy po pierwsze muszę jej zapewnić dom, muszę jej zapewnić edukację i chcę jej dać jak najlepsze życie, jak każda matka, więc to jest po prostu, to jest mój zawód, który muszę wykonywać, ale chciałabym oczywiście grać po prostu w dobrych filmach, nie ma znaczenia gdzie.